że widać, że się schodzicie. Jeśli macie jakieś pytania, to możecie je zapisać na karteczkach, które znajdują się przy wejściu. A w międzyczasie posłuchajcie się dla Piotra Pawłowicza, który chce opowiedzieć troszkę o tym, czy Bóg może pozwolić na... Teraz posłuchamy takiego krótkiego filmiku w międzyczasie, gdy czekamy na resztę osób, o tym, czy Bóg może pozwolić na, nie pozwolić na realizację naszych pragnień. Posłuchajmy. Tak, jest to możliwe. Pan Bóg nam daje pewne rzeczy po to, żebyśmy mu złożyli z nich ofiarę. Ktoś mówi, skoro mam talent malarski, czy tam jakiś inny, no to czy jestem talent pisarski, to chyba nie pójdę do zakonu, tylko będę malować. A może Pan Bóg Ci dał ten talent? Zresztą malarski, pisarski, wszystko się w zakonie przyda, prawda, siostry? Ale mógł Ci coś Pan Bóg dać, żebyś mu to oddał. Przepraszam, jestem przy siostrę, genialny tekst słyszę, genialny. Siostra zakonna gdzieś w Afryce, pracująca z dziećmi. Piękna, śliczna siostra zakonna. Dzieci ją kochały, uśmiechnięta, te białe zęby. Dzieci ją tulą. Ona widać, że swoją kobiecością otula te dzieci. I potem ktoś zrobił z nią wywiad. I mówi, siostro, a jak tam siostry, jak on powiedział teraz, a jak tam siostry seksualność? A ona mówi, wykorzystuję i proszę o jeszcze. Jasne, twoje piękno, że śpiewasz, że tańczysz, że lubisz dzieci, to może być znak, że nikt do klasztoru. Bo w małżeństwie byś miał 11, 12 najmniej, najwięcej, a tam się na oddziale ma 150 i nocne dyżury. Sika, nie ma, że hej. Dlatego może być tak, może być tak. Mój kumpel był, Pan Jezus sprawia niespodzianki, które potwierdzają. Ja kiedyś chciałem być muzykiem wielkim i mówię Kraków. Marek Grechuta, SPSBB, Józef Skrzep. Boże, jak ja bym chciał być taki. Minęło 10 lat, zawsze to opowiadam. Poznałem Skrzepa w Budapeszcie. Ja odprawiam przy świętą, a mój najukochańszy muzyk na świecie grał na organach i mi odgrywał. A wieczorem piliśmy węgierskie wino. On siedział przy fortepianie, ja mówiłem, Józef, z drugiej płyty koncertowej zagraj mi ten kawałek na początku. Proszę bardzo. Mój kumpel chciał być piłkarzem. Ale mówi, rzucam piłkę, idę do kapłaństwa. Za 5 lat, główna płyta Legii, transmisja meczu na żywo, Gadocha, Dejna, Górski, czy tam to było 15 lat temu, z wszystkimi piłkarzami na ty, w telewizji, mówi, gdybym został piłkarzem, grałbym w jakiejś drugoludowej farmacji w Sękocin, prawda? A ja grałem na głównej płycie przy transmisji telewizyjnej na żywo w piłkę jakiś tam księża, kontraktorzy, czy coś, czy piłkarze. Pan Bóg Ci pokazuje, jeszcze sobie coś życzysz? Jeszcze sobie coś życzysz, to spełnia nasze zachcianki. Potem, bo to do Ciebie od razu stokrotnie pomnożone. To był właśnie bardzo ciekawy film o tym, że Bóg może czasami wybrać dla nas lepszą drogę. A teraz posłuchajmy takiej... Spokój i cisza. Tu domy fruwają, drzewa fruwają, a w środku jest spokój i cisza. I nieraz chrześcijanie to jest takie zjawisko, że dookoła wszystko fruwa, a w środku jest spokój i cisza. To co mi ta Pani mówiła, dobrze, że poszedłeś na księdza, masz taki spokój. Nieraz w życiu kapłańskim wszystko fruwa. Więc pamiętajcie, jak pójdziesz do klasztoru,
to nie następnego dnia składasz śluby wieczyste. Tylko jest 9, 10, 12 lat przygotowania, gdzie ludzie doświadczeni, Kościół, modlą się o Ciebie, za Tobą, nad Tobą, przyglądają się, gdzie rozmawia się z psychologiem, rozmawia się z teologiem, z ojcem duchownym. I oczywiście ktoś może mieć wątpliwości do ostatniej chwili, ale trzeba było być wyjątkowo zakłamanym. Jeśli nie jesteś zakłamany, zakłamana, nie pomylisz się. Chyba że chcesz pod pretekstem oddaję się Bogu, a w myśli, ale będę przystojną zakonnicą. Jak przyjadę do ciotki, to wszystkie moje siostrzyczki popękają z zazdrości. Jeśli tak gdzieś ukryjesz w sercu taką fałszywą motywację, możesz pobłądzić. Natomiast jeśli jesteś czysta, czysta w znaczeniu prawdziwa, szczera, ze spowiednikiem, z psychologiem, z przełożoną, z kościołem, nie pomylisz. Pan Bóg nie jest taki hula, 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 w różnym ręku złota kula. Jesteś powołany do zakonu, a figę do małżeństwa. Pan Bóg nie gra z tobą w grę. On ci to mówi głośno. Jeśli masz serce przepustowe, to znaczy powtarzam, że żyjesz prawdę, nie oszukujesz się, jesteś posłuszny, nie kombinujesz, nie kręcisz, nie pomylisz się w rozeznawaniu powołania. Nie pomylisz się. Pomyli się ten, kto zaczyna kręcić, udawać, grać. Ten się może pomylić. Słowa trochę nawiązujące do naszej dzisiejszej debaty. Już się ostatnio sobie schowam, więc myślę, że możemy rozpoczynać. Więc witam na trzecich salezjańskich dialogach młodych o wierze, na których poruszymy temat grzechu. Na sam początek poruszymy te pytania, które znajdowały się na naszym plakacie. Zobaczmy może, jak wyglądają te pytania. Tak? Pierwsze takie podstawowe pytanie, które również znajdowało się na waszych, które również wy zadaliście. Czym jest grzech? Co to jest grzech? To jest pierwsze pytanie, myślę, od którego należy zacząć. Ktoś chciałby się wypowiedzieć? Proszę. No to wykroczenie poza przykazanie boskie. To jest, też słyszałem kiedyś taką definicję na rekolekcjach, chybienie celu. Jest przeznaczeni do dobra, a grzech jest chybieniem celu, czyli nietrafieniem w dobro. Dobrze, dziękuję. Słucham dalszej wypowiedzi. Niezręczna cisza. Słucham coś może jednak? Dobrze, to ja może zacytuję katechizm młodych, który wyjaśnia, czym jest właśnie grzech. Grzechem jest słowo, czyn lub zamiar, który człowiek świadomie i dobrowolnie występuje przeciwko prawdziwemu porządkowi rzeczy, jaki przewidziała Boża miłość. Grzeszyć to coś więcej niż wykroczyć przeciwko jakikolwiek regułom uzgodnionym przez ludzi. Grzech dobrowolnie i świadomie sprzeciwia się miłości Boga i lekceważy Go. Święty Augustyn mówił, że grzech jest wreszcie miłością własną, stającą się wręcz pogardą dla Boga. Czy są jakieś komentarze na ten temat? Słucham. Nie mam żadnych głosów. Ja się myślę, że grzech wynika tak, jak było tutaj w katechizmie, z miłości własnej, czyli z pychy, ale też dużo tutaj, dużą przyczyną jest lenistwo. Że to jest w większości grzechów jest to przyczyną, tak jak pycha. I chyba to z większości, właśnie z lenistwa, większość tych złych rzeczy wynika. Znaczy, nie z takiego dosłownego lenistwa, tak, że tak. Tylko grzech jest pójście na nazwiznę. W większości wypadków. Dobrze. Kolejne pytanie, które wy sami zadaliście na karteczkach przygotowanej w bibliotece, brzmi: kto wymyślił grzech? To pytanie, no tak może dziwnie skonstruowane, ale chodzi tutaj o to, że kto był tą przyczyną tego, że w ogóle grzech powstał? Słucham, proszę. Według mnie tą przyczyną był szatan, który się sprzeciwił Bogu i jego regułom. Tak. Tak? Tak. Czyli szatan był przyczyną grzechu. Słucham? Szatan. A
szatan stworzył zło, ale jakby dopiero zaczął kształtować się człowiek, kto jest pokazany w Księdze Rodzaju, kiedy z drzewa poznania dobra i zła Ewa zerwała jabłko i podała je Adamowi i je zjedli razem. Znaczy ogólnie owoc, to niekoniecznie musi być jabłko. Też jest taka teoria teologiczna, że niekoniecznie Bóg musi znać zło. Że to Bóg nie wymyślił zła, Bóg nie, znaczy Bóg jest całkowicie dobry, więc niekoniecznie musi znać zło. Tylko do tym zło też niekoniecznie musi istnieć, bo zło to jest brak dobra. Nie ma czegoś takiego jak ciemność, jest brak światła. Nie ma czegoś takiego jak zimne, jest brak ciepła. Więc niekoniecznie też jest zło, tylko to jest brak dobra. No ciekawa interpretacja. Ktoś jeszcze chciałby się wypowiedzieć? Coś dodać? Tu jeszcze. Niekoniecznie ktoś musiał wymyślić zło, tak? To było też zresztą niektórzy zarzucają, powiedzmy, ogólnie religią czy religii chrześcijańskiej, że mówią, że Bóg stworzył wszystko, no to czemu stworzył zło? Tak? Czemu tam, czy grzech, czy złych ludzi, czy nieszczęścia i tak dalej. Ale ten nikt nie musiał wymyślać zła. Jeśli Bóg stworzył wszystko i stworzył to w pewnej postaci, i stworzył też coś takiego jak wolna wola. I wolna wola daje wybór, zarówno u ludzi, u aniołów, u wszystkich bytów, tak? I wolna wola, ponieważ daje wybór, no to wybór musi mieć między czymś, tak? I jest dobro i zło, i ono, zło nie pochodzi od Boga, tylko jest właśnie przeciwstawieniem dobra. I jeśli mamy dobro, i ono, wiemy, że ono jest jakby dla nas przeznaczone, to jest też zło, którego sami, zło sami tworzymy tak naprawdę. Tak? Nie wybierając dobra. Więc można powiedzieć, że no, człowiek wymyślił zło, czy teologicznie patrząc szatan, tak, bo sprzeciwił się Bogu, odszedł od dobra, który wymyślił Bóg i jakby to on wymyślił zło. I on je stworzył i każdy człowiek stwarza sam dla siebie jakby zło. To też prawda. Bo trzeba byłoby się zastanowić najpierw jeszcze, czym jest w ogóle zło. Albo jaka jest, czy grzech równa się zło. Nie wiem, czy nad tym się kiedyś zastanawialiście, bo jest pewna różnica między grzechem a złem. Tak? Czyli jakby pierwotny, tak, można by powiedzieć, jest zło. Znaczy pierwsze, najpierw musi być jakieś zło. To teraz trzeba się zastanowić, co to jest to zło. Tak? Bo być może tutaj Paweł mówi, zła w gruncie rzeczy nie ma, jest tylko po prostu brak dobra. Mamy jakieś dobro do zrobienia. Można sobie to wyobrazić na zasadzie takiej, jak tutaj w szkole jesteśmy, skoro jesteśmy w szkole, to używajmy porównań szkolnych, chociaż trochę nie lubię ich, bo nie chciałbym was jakoś tak zniechęcać, bo nie wszyscy uczniowie tak bardzo kochają szkoły, ale one są takie bliskie, jako że w szkole jesteśmy. Więc jest jakieś dobro do zrobienia, chociażby w postaci pracy domowej, możemy sobie tak wyobrazić. No, pracę domową to jest jakieś dobro, które trzeba teraz zrobić, no ale wiadomo, że mamy wolną wolę. Ktoś tej pracy domowej nie odrobi. Więc wtedy jest brak pracy domowej. To byłoby jakieś zło. Ale zło nie jest czymś, co można dotknąć. Tak? W sensie, ja tutaj się częściowo zgadzam z Panem, z tą teorią, że zło jako takie nie istnieje. To raczej jest to brak pewnego dobra. Powinniśmy coś zrobić, no ale tego nie zrobiliśmy. Tak? Myślę, że tak jeszcze odnośnie tych porównań szkolnych, no to mamy jakąś oś w matematyce i są liczby dodatnie i ujemne. No to dobro jest tą liczbą dodatnią, a już brak tego dobra to już jest ta liczba ujemna. Też tak można to zinterpretować. Dobrze, kolejne takie pytanie brzmi, dlaczego ludzie grzeszą? Dlaczego ludzie grzeszą? Jaki jest ten powód? Pierwotny grzech to, ponieważ szatan postawił na kilka spraw. Po pierwsze tam na fakt, że Bóg jest zły i że w rzeczywistości grzech, czy popełnienie grzechu nie skutkuje niczym złym w rzeczywistości, że grzech jest czymś dobrym, tak właściwie, to właśnie dzisiaj, że też zaczyna być mieszane, że zło staje się dobrem, a dobro złem. To zaczyna troszeczkę w mojej opinii w jakiś czasach się mieszać. Jeszcze może być też postawione na fakt, że człowiek sam może o siebie zadbać i nie musi nikogo słuchać. To wydaje mi się, że są takie trzy elementy, które sprawiają, że człowiek zgrzeszył. Tak,
Tak, słucham. To jest sprawa, jakiej materii dotyczy, czy jakiejś poważnej, czy lekkiej. Jakiej jest wagi, czyli w sensie zrobiliśmy coś dużego czy mniejszego, na przykład kradzież tam złotówki to nie jest równoznaczna czas kradzieżą kilku tysięcy złotych z banku. Jest też oceniana tutaj świadomość i dobrowolność wyboru, jakiego dokonaliśmy. I to chyba wszystko. A jak myślicie, ile waży grzech ciężki? Bo jeżeli jest ciężki, no to ile on może ważyć? Więcej niż lekki. Tak, więcej niż lekki. A ile waży grzech lekki? Mniej niż ciężki. Działanie nie ma. Tutaj nie przebijemy. Może ktoś by chciał wypowiedzieć na ten temat, czym się różnią te dwa grzechy. Bo czasami mamy takie problemy i nie wiemy, oj, czy to już jest grzech ciężki, czy to może jest grzech lekki. Jak to odróżnić? Słucham? Czy bardzo dobre wspomniane to rozróżnienie. Czy zaznaczone, że grzech generalnie wymaga świadomości i dobrowolności. Czy ja muszę być świadomy, muszę wiedzieć inaczej, dlatego polega świadomość, że ja coś wiem, ale też muszę chcieć, czyli ta dobrowolność. Te dwie rzeczy muszą być spełnione, żeby w ogóle mówić o grzechu, bo jak śpimy, to nie grzeszymy, to jest jasne. Albo jak jesteśmy nieświadomi, albo czasami się tak zdarza, oczywiście w naszym życiu nie, ale bywają osoby do czegoś przymuszane. Ktoś zostaje porwany, możemy sobie wyobrazić sytuację taką i zostaje do czegoś zmuszony siłą, pod groźbą, no to wtedy nie popełnia grzechu, bo nie czyni tego dobrowolnie. Nawet jest taka zasada, to jest jedna z tak zwanych przeszkód małżeńskich, że gdyby pan młody porwał i zmusił do ślubu, to ślub jest nieważny. To jest jasne, bo wbrew jej woli. Kiedyś tak straszało, obecnie już nie, ale rzeczywiście kiedyś w prawie kościelnym tak było, że porwanie jest taką przeszkodą. Bo czasami bywało, że ktoś porywał pannę młodą, żeby móc się z nią pożegnać. Ale świadomość i dobrowolność, czyli wiem i chcę. A potem jest ta materia. A to jest kwestia rzeczywiście, w ogóle co to znaczy ta materia? Właśnie ile ten grzech ciężki waży, tylko bez tej filozoficznej dywagacji. Ile musi ważyć grzech, żeby był już ciężki? Już na to nie gadam. To jest już. To się inną miarą mierzy, prawda? Inna waga już jest tego. No ale tak, może ktoś ma jakiś pomysł na przykład, nie? Jak ważyć te grzechy? No? Czy na przykład, czy jeżeli ja kradnę złotówkę, albo kradnę z banku 10 milionów. To który z tych grzechów jest ciężki? Czy obydwa są ciężkie? Może tylko jeden jest ciężki, a drugi lekki? Jak myślicie? Czy zależy od powodu tego? Ale powody zostały. Powody są zarobkowe po prostu. Proszę. Złotówkę. No to jeżeli na przykład komuś kradniemy złotówkę, no to jesteśmy tam tego świadomi, znaczy no chcemy mu ukraść, no to jest grzech ciężki. Jeżeli kradniemy 10 milionów i też jesteśmy tego świadomi, no to też jest grzech ciężki. Czyli obydwa są ciężkie. Czy złotówka jest cięższa od 10 tysięcy, proszę. Jak Mojżesz dostał tak, 10 tablic, to znaczy 2 tablice i 10 przykazań, to na pierwszej tablicy były 3 przykazania dotyczące Boga i na drugiej było 7 przykazań dotyczących człowieka. I według mnie ta druga tablica, to tam zgrzeszenie przeciwko tej drugiej tablicy, to jest zazwyczaj grzech lekki, a te przeciwko pierwszej są zawsze ciężkie. O tak, że zawsze ciężkie będą przeciwko pierwszej. No. Powiedz, bo to jest dobre wrażenie. Tak, ale nie wiem, czy to zabójstwo jest grzechem ciężkim. Lekki. Bo drugi tablicy jest na przykład nie zabijaj, tak? Ale zabójstwo, jak kogoś zabijamy, to nie mamy tej świadomości, ale może ta osoba wierzy, tak jak my, w Boga i dla niej to będzie radość, że mogła pójść do nieba i się nie dobra, proszę, proszę odpowiedź. Czyli jeżeli kogoś zabijamy i ta osoba jest wierzyła, to jakby czynimy dla niej dobrze. Dobry uczynek. To jest taki dobry uczynek, czyli... No nie wiem, może ktoś jeszcze chciałby się wypowiedzieć. Czyli
Ja jestem przykład płatnego zabójcy, tak? Który bardzo świadomie, przecież są takie, takie osoby, które wykonują zlecenia, płaci się im pieniądze, a oni wykonują wyroki śmierci. No, trudno tutaj mówić o nieświadomości. Więc wiadoma rzecz, że zabójstwo zawsze będzie grzechem ciężkim. Nawet jeżeli zabijemy osobę wierzącą, co zresztą no, przecież często ma miejsce, choćby i męczennicy w Indiach, na przykład ostatnio chrześcijanie, którzy byli mordowani, albo w Algierii, gdzie ta grupa zakonników została zabita. Oni byli świadomi, że mogą zostać zabici, ale no, tak jak zabija, zawsze popełnia grzech ciężki. Chyba, że to się dokonuje. No, jest tak, że ktoś, maszynista jedzie pociągiem, a ktoś się rzuca pod pociąg. Często samobójcy wybierają taką drogę, no ale maszynista już jest bez szans. Nawet jeśli widzi i włączy hamulce, droga hamowania pociągu jest po prostu zbyt długa. Maszynista no nie zabił tej osoby, to nie jest jego wina. Ale jeśli ktoś zabija kogoś, no, grzech ciężki z pewnością. No to ja tak mówię, jeszcze do tego, że no, cel nigdy nie uświęca środków, tak? Tutaj w grzechu chodzi o to, że zabiliśmy, a nie jaki był tego skutek, czyli że człowiek poszedł do niego, czy jakiekolwiek inne korzyści, tak? Grzech odnosi się do czynu, tak, a nie do skutku. To po pierwsze, a po drugie do tego, czy kradziesz złotówki, czy kradziesz 10 tysięcy. Myślę, że to nie jest tak jak w prawie karnym, tak, że na przykład tam do iluś, do 1000 zł teraz tak jest zmiana ustawy, że mamy, że te 1000 zł to jest wykroczenie i tam mamy jakąś niższą karę powiedzmy, a jeśli nas zrobią, a powyżej to już jakieś wyższe, czy więzienie, czy tak dalej. No to no, w prawie karnym tak mamy, tak, że to jest wyróżnienie, ale jeśli chodzi o materię, tutaj rozpatrujemy materię grzechu, to nie jakie skutki właśnie miał ten grzech, tak? Tylko jakie on był. Czyli czy to była kradzież, niezależnie czy złotówki, czy więcej, czy to było zabójstwo. Przy zabójstwie nie patrzymy, kogo zabiliśmy. Czy na przykład, gdy zabiliśmy tą osobę, to się dzieje dobrze, czy źle po tym zabójstwie, tylko że to było zabójstwo, tak? I myślę, że o to chodzi w tej materii. Czy ktoś chciałby jeszcze wypowiedzieć? Czyny? Jak są złotówką? 10 milionami. No to wiem, jak wyglądać. Poproszę jeszcze Krystynę. Jeżeli osoba ma 10 milionów złotych przy sobie i można to ukraść lub w banku, to znaczy, że ona ma minimum 10 tysięcy złotych. Jeżeli ukradniemy komuś złotówkę, to ona ma minimum złotówkę. Jeżeli osoba biedna jest i ukradniemy jej tą złotówkę, to może być dla osoby bogatej to samo, co ta złotówka właśnie. Dla niej tyle to może być. To 10 milionów, tak? Wiem, że to trochę duże suma jak na złotówkę, nie? Tak, ale nie wiem, o co chodzi. Ale nie mamy pewności, że okradliśmy osobę, która ma akurat więcej niż 10 tysięcy. Może ta osoba ma jedynie 10 tysięcy, które za chwilę musi przeznaczyć na jakąś ważną operację. Nic nie wiemy. Nie chodzi tutaj o ten docelowy środek, tylko chodzi tutaj w ogóle o to, że ktoś ukradł, a nie o to, że ukradł tam jedną setną majątku tej osoby. No, takie jest moje zdanie. Może ktoś chciałby się jeszcze wypowiedzieć? To poruszymy teraz kolejny temat. Aż trzy osoby zadały takie pytanie. Czy jest coś takiego jak grzech najcięższy? Który grzech jest najcięższy i który grzech jest niewybaczalny? Czyli który grzech jest najcięższy po prostu? Proszę cię. Znaczy, grzechu, tak, czytałem ostatnio, bo był numer listu na wielki tydzień, znaczy na ogólnie wielki post, i tam było właśnie odpowiedzi. I tam przeczytałem, że grzech jest, nie można wybaczyć grzechu, jeżeli człowiek pomimo świadomości, że jest on zły, dobrowolnie w nim będzie jeszcze trwał po spowiedzi. Czyli na przykład, jeżeli żyjemy z kobietą bez sakramentu małżeńskiego, spowiadamy się z tego, ale nadal mamy zamiar z nim żyć, to wtedy nie może być udzielona na zgrzeszenie.
I kiedyś też na oazie czytaliśmy taki fragment Pisma Świętego, w którym był opisany grzech przeciwko Duchowi Świętemu, i właśnie one były też uznane, właśnie, że należy się modlić za osoby, które grzeszą, ale jeżeli ktoś grzeszy przeciwko Duchowi Świętemu, to święty Jan nie polecał się do niego modlić. No, to jeszcze czy ktoś by chciał wypowiedzieć się na temat tego, jaki jest najcięższy? Czy można w ogóle klasyfikować w taki sposób, proszę? Czy jest, no, że są grzechy śmiertelne i są grzechy przeciwko Duchowi Świętemu, właśnie jak już Pan powiedział. No i jest nawet przez Kościół zrobiona taka lista grzechów, które są właśnie grzechy śmiertelne, które jak się popełni, to już nie można iść do nieba. Te grzechy są właśnie najcięższe. Czy mamy ratunek w takiej sytuacji, gdy popełnił grzech śmiertelny? Czyli mówisz o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. O, dobrze. No więc przejdźmy do pytania, czym jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Czym jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Bo wspominaliście przed chwilą o tym, a pytania też są na ten temat. To myślę, że najlepiej przeczytaj sobie ten fragment z Pisma Świętego. To jest wszystko rzeczowo opisane. To poczyne trwanie w jakimś grzechu, tak? Lub zuchwałe grzeszenie. Z nadzieją, że będzie się rozporządzane. Może ksiądz nam jeszcze proszę. Jeżeli nie mamy... Trwałe grzeszenie, no to posłuchajmy. To jeszcze możemy szukać. Podstawowa zasada w grzechach przeciwko Duchowi Świętemu jest taka, że człowiek albo trwa w tym grzechu bez zamiary na poprawienia się, zmiany swojego życia. Tak? Bo dopóki żyjemy, możemy się poprawić. Nawet jak ten dobry Łotr na krzyżu w ostatniej chwili jeszcze dostał się do nieba. Możemy powiedzieć taki last minute. Tak? Ale to znaczy, że miał pragnienie zmiany. Zobaczył, że zgrzeszył i chce swoje życie zmienić. To wtedy zawsze mamy szansę. Natomiast w przypadku, gdyby człowiek do końca życia, wiedząc, że trwa w grzechu, nie chciał się poprawić, nie żałował za swój grzech, to Pan Bóg jest bezradny. Bo Pan Bóg może przebaczyć tylko grzech, za który człowiek żałuje, który chce naprawić. A jeżeli człowiek nie chce, no to już tu jakby Pan Bóg nie naruszy tej wolności człowieka. I na tym głównie polegają grzechy przeciwko Duchowi Świętemu, że człowiek jest tak w grzechu. Jest jeszcze jedna odmiana tego grzechu, ona jest taką jakby przeciwstawną skrajnością, że ktoś wpada w rozpacz. To znaczy, wydaje mu się, że miłosierdzie Boże jest nie dla niego. Że on popełnił już taki grzech, że Pan Bóg mu go nie przebaczy. Bywa tak, to jest rzadszy przypadek, ale bywa, że ktoś rzeczywiście w takiej rozpaczy trwa, czy w takim przeświadczeniu, że Pan Bóg nie jest w stanie mu przebaczyć. To są rzeczywiście smutne przypadki, bo Pan Bóg zawsze przebaczy. Wystarczy się do Niego zwrócić i miłosierdzie, Pan Bóg może przebaczyć każdy grzech, jeśli tylko człowiek żałuje. Ta nasza dobra wola musi być tam drugim. Jeśli jej nie ma, to wtedy wkraczamy w ten okręt tych grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. Może Paweł przeczyta? No. Z pierwszego listu świętego Jana. Jeżeli ktoś zobaczy swego brata popełniającego grzech, który nie prowadzi do śmierci, niech się modli, aby prosił mu życie. Dotyczy to grzechów nieprowadzących do śmierci. Jest też grzech prowadzący do śmierci, lecz nie o nim mówię, zalecając modlitwę. I to jest przypis grzech prowadzący do śmierci. Mowa jest tutaj o śmierci wiecznej, potępieniu. Nie wiadomo, o jaki grzech chodzi. Odrzucenie wiary, zabójstwo. Autor nie zaleca w takich wypadkach modlitwy, ale jej nie zabrania. Los takiego człowieka zależy od Boga. To myślę, że ten temat w jakiś tam sposób odpowiedzieliśmy na to pytanie. Więcej informacji możecie sobie tam prywatnie znaleźć. Dobrze. Kolejne pytanie. Jak rozpoznać, że się zgrzeszyło? Czasami są takie dylematy, no, czy ja zgrzeszyłem, czy nie zgrzeszyłem. Jak to rozpoznać? Proszę. No to najpierw powinniśmy się kierować własnym sumieniem, które zostaliśmy obdarzeni.
ale ponieważ są różne tam jakieś choroby sumienia, jakieś odchylenia, że jesteśmy zbyt surowi wobec siebie, albo jesteśmy łagodni wobec siebie, jest tam kilka innych rodzajów tych sumień, to warto też korzystać właśnie z rachunków sumienia, albo są też, no spowiednicy mogą pomóc w takim wypadku, tak? Można też się spytać jakiejś, nie wiem, przewodnika duchowego, czy osoby doświadczonej wierze, która może nam w tym pomóc. Należy powiedzieć też, że grzech jest pozbawieniem na rzecz zła świadomie i dobrowolnie. Jeżeli nie jesteśmy świadomi tego, że to jest grzechem, to nie popełniamy grzechu. I więc nie można, znaczy, więc tylko to, co wiemy, że jest grzechem, a to, że nie wiemy, że jest grzechem, nie jest naszym grzechem, tylko ogólnie jest grzechem. Więc znaczy, można się z tego wyspowiadać, to nikomu nie zaszkodzi, ale nie trzeba jakoś brać bardzo dużego poczucia winy za ten grzech, który w tym wypadku nie jest. I? Tutaj też padło pytanie, czy grzesząc częściowo świadomie popełniamy grzech ciężki, ale no tutaj widzę, że odpowiedź na to pytanie już padła. Ale co to znaczy częściowo świadomie? Świadomość, tutaj chyba chodziło autorowi o świadomość popełnienia grzechu. No bo, czy może jeszcze ktoś chciałby nawiązać do tego, czy grzesząc nieświadomie, częściowo świadomie, popełniamy grzech? Proszę. A jeżeli istnieją w Kościele wśród nas spory o to, czy to jest grzech, czy nie, nie to, że jest, no bo niektóre rzeczy są ustalone, że zabicie to jest grzech. Ale no, czasami się zdarza tak, że nie ma przykątów. Nie wiem. Nie. Czasami bywa, ktoś na przykład nie wie, że na przykład nie idzie jakieś niedzielę na mszę świętą, tak? Jest, albo czasami ktoś nie wie, czy w dany dzień jakaś jest uroczystość, czy jest obowiązek pójścia na przykład na mszę świętą. Powiedzmy, ma niepełną świadomość. Możemy powiedzieć, że powinien wiedzieć, no ale ktoś może nie wiedzieć. Są takie przypadki rzeczywiście. Właśnie, ja nie widzę, czy w poniedziałek wielkanocny pójść, no bo to jest teoretycznie święto pogańskie, a praktycznie. Czy drugi dzień świąt należy na mszę świętą? No właśnie, jest to nieczywne, bo albo się powinno iść, znaczy wskazane być, zatwierdzone przez Kościół, że tylko w niedzielę, a reszta dni jest dowolna, albo że przykazane, że cały tydzień, całą oktawę wielkanocną powinno się chodzić do Kościoła, a nie tak... Akurat poniedziałek wielkanocny to nie jest święto nakazane. Nie. Chciałem powiedzieć, bo tutaj różne sytuacje, bo ksiądz mówi o takim, który nie wie, na przykład... No jest jakieś święto, ja nadal w środku tygodnia, jest w środę i my na niego nie pójdziemy i w ogóle nie mamy pojęcia o tym, że było jakieś święto. No, nie mamy pojęcia, że było święto. No czy na przykład zapomnieliśmy, ale to naprawdę musimy głęboko zapomnieć. Ale nie mamy pojęcia, że jest takie święto i nie pójdziemy, no to nie mamy grzechu. Ale jeśli na przykład coś nam świta, że jutro chyba jest jakieś święto, no nie? Albo nie wiemy, czy to jutro, czy nie jutro, to naszym obowiązkiem jakby jest to sprawdzić, tak? Czy do każdego innego grzechu, nie wiemy, czy to jest grzechem. Bo jeśli nie wiemy, to nie popełniamy grzechu, ale jeśli nie wiemy i się wahamy, bo mamy przeczucie, że może to być grzechem, to jednak naszym obowiązkiem jest sprawdzić to, czy to jest grzechem, bo... No. To prawda. Kolejne pytanie. Czy spowiednik może nie odpuścić grzechu? Raz odpowiedź proszę. Moja pani religii zawsze mówiła, że nie może, że jak ksiądz nam nie odpuści grzechu, to mamy iść do innego księdza aż do skutku, aż do któregoś, który nam to odpuści. Ale powiedzmy sobie szczerze, że to pani religii była specyficzna, która na przykład, nie wiem, kolega się padł foliówką, to brała mu cały asortyment z ławki, wszystkie zeszyty i do śmietnika, więc no. Kategoryczne. Tak. Dobra, proszę tutaj jeszcze głoski. No. No wydaje mi się, że jak już jakiś ksiądz nie odpuścił, to powinien mieć powód. I już wcześniej wspominałem, że jeżeli nie są spełnione warunki spowiedzi, czyli na przykład tutaj nie mamy zamiaru poprawy, tak jak już wspomniałem też o tym związku niesakramentalnym, czyli bez małżeństwa, między kobietą a mężczyzną, z nim się spowiadamy, a później nie mamy zamiaru z niego wystąpić, czy wziąć ślubu, no to grzech nie może być odpuszczony i to nie jest tak, że inny spowiednik możemy odpuścić, tylko to jest ustalone, że nie może być odpuszczone, więc wydaje mi się, że tutaj nie ma polemiki.
Znaczy, tutaj co do sedna sprawy, to powiedział, zacznijmy od sformułowania zdania, bo ksiądz nie odpuszcza grzechów, tak? Tylko Bóg. No właśnie. A ksiądz pośredniczy i może, ksiądz może albo, znaczy może albo udzielić, albo nie udzielić rozgrzeszenia. Więc chyba chodziło autorowi o rozgrzeszenie. Są takie sytuacje, gdy ksiądz nie udzieli rozgrzeszenia, wtedy na przykład dzwoni do wyższego przełożonego, tak? Czy ksiądz zawsze wyjaśni, dlaczego nie udzielił rozgrzeszenia? Są takie sytuacje, oczywiście klasyczna, jeżeli ktoś nie żałuje za swój grzech. Wyraźnie to słychać, ktoś przychodzi tylko, bo ma papiery na przykład, bo musi podpisać, ale kompletnie nie ma zamiaru żałować i poprawić się. No to tutaj nie ma powodu do udzielania rozgrzeszenia, bo to żadna spowiedź. Warunki tej spowiedzi są jasne i wszyscy je znamy, więc one powinny być spełnione. Ale są też takie sytuacje trudniejsze, że bywa taki grzech, którego zwykły ksiądz nie może rozgrzeszyć. Przykładem jest chociażby grzech abolicji, czyli usunięcia ciąży. Jeżeli ktoś przychodzi z takim grzechem, to zwykły ksiądz tego nie może odpuścić. Są pewne warunki, ale wtedy ksiądz zawsze tłumaczy, co należy zrobić, do kogo się udać. Tak? Są też takie grzechy tak zwane zarezerwowane, gdyby ktoś usiłował zabić papieża, tak? To ja nie mogę, nawet gdybym przyszedł ktoś tak się spowiadał z tego grzechu, to ja nie mogę go rozgrzeszać. Nie mam takiej władzy. Jest to zarezerwowane papieżowi. Następny tak? A jak ktoś próbuje zabić danego księdza, to ten ksiądz musi go rozgrzeszyć. Czy... Nie. Ksiądz jest traktowany jako zwykły człowiek, nie wiem to, ale papież jest wyjątkowo traktowany. Jeśli papież na przykład zginie w tym zamachu, to wtedy co ta osoba to już? To nie chodzi o to, że do tego samego musi się udać, tylko że zarezerwowany papieżowi jako temu, który spodziewał się. Albo gdyby ktoś, jest też jeszcze taki, że są ci, którzy wkradają się do świątyń, na przykład coś kradną, czy profanują świątynię, tak? Ten grzech jest również zarezerwowany minimum biskupowi. Tutaj biskup może tylko udzielić rozgrzeszenia. To jest kwestia już bardziej prawna, ale rozgrzeszenie już jest tylko dla biskupa. W katechizmie mowy zostało zadane bardzo ciekawe pytanie. Czy jesteśmy odpowiedzialni za grzechy innych ludzi? Jak myślicie? Jak sami mówimy na spowiedzi powszechnej, ja bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Czyli grzech zaniedbania też jest, czyli widzimy coś, że ktoś grzeszy, weźmy się wkradł do jakiegoś domu, to możemy tam albo zadzwonić na policję, albo coś. Jak tego nie zrobimy, to właśnie ten grzech zaniedbania. Ale też możemy, widzimy kogoś, kto grzeszy w jakiś, przykład tylko dla siebie, albo w jakiś niewidoczny sposób, to możemy go upomnieć. A jak nie upomnimy, to wtedy jest ten grzech zaniedbania. No jeszcze też w przypadku osób, które nie są świadome swojego grzechu, to też działa tak, że powinniśmy je napomnieć o tym, że robimy źle. Już? Ktoś jeszcze może? Miłosierdzia względem duszy grzeszących pomijać, no? Czyli widzimy to miarę możliwości oczywiście, nie zawsze to jest możliwe. Macie jeszcze jakieś pytania własne, bo baza pytań się skończyła. A jeszcze mały czas, więc możemy odpowiedzieć na jakieś dodatkowe pytania. Takie życiowe. Takie życiowe, tak. Co to? Proszę. Znaczy, to nie jest moje pytanie, to już tam o kolegi wspomnimy. Czy homoseksualizm jest grzechem? I czy konkretne pytanie brzmiało tutaj, czy Kościół potępia homoseksualistów? No dobrze. To chciałby się wypowiedzieć na ciekawy temat? Proszę. No to mnie homoseksualizm jako czyn, a nie jako, nie jako osoby. Czyli sam grzech, a nie człowieka. Nie jako skłonność. Tak. Znaczy, trzeba rozróżnić homoseksualizm. Tak się kochanie, tak, grzech, a sama walka, bo to jest tak jak z chorobą na przykład. To jest chorobą. To jest choroba. To nie jest choroba. Jest choroba. Krzysiu, to jest choroba. Mam książkę, taką wielką encyklopedię chorób zgłoszczej. Jak kupowałem sobie tą, to sobie zawsze przyglądałem. I właśnie było o homoseksualizmie, że do XIX wieku bodajże to było uznawane za chorobę.
I dlatego teraz jest ten cały wstręt i wszystko do osób wolących tą samą płeć. I to nie jest choroba, tylko to jest ich jakby wybór, ale jeszcze też się sprzeczają ze względu na to, że nie poznali dokładnie obszaru takiego mózgu. Czemu nie ma być chorobą? Jest uwarunkowane genetycznie. Znaczy, jeśli chodzi o tą skłonność, tak? Bo niektórzy tak no, czynią z powodu mody czy czegoś takiego, bo teraz są takie tendencje. No ale jeśli chodzi o tą skłonność, to jest uwarunkowane genetycznie. Ale czemu to nie ma być chorobą z tego powodu? Przecież choroby też są uwarunkowane genetycznie. I teraz mówi się, że to nie jest choroba, ponieważ Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, która jest przywódówką do ONZ-u, tak ustaliła. I to wyszło w wyniku głosowania pewnego. To była działalność polityczna. I jeśli pewna grupa ludzi ustaliła, że to nie jest choroba, a oni ze względu to zrobili też, ponieważ na nich lobby homoseksualne naciskało, żeby to jakoś usankcjonować, to czemu cała reszta ma uznać, że nie jest choroba? Tutaj jeszcze był jeden głos, drugi trzeci. No tak, czytałem kiedyś też artykuł, w którym było opisane, że homoseksualizm może być, ta tendencja może się rozwijać, bo się dojrzewania. I to jest też tutaj też czynnik. W zależności od tego, jak będziemy się toczymy w okresie dojrzewania, to będziemy z tą tendencją możemy iść albo w tym kierunku, albo rozwinąć się prawidłowo. Dajmy jeszcze głos tutaj kobiecie, proszę bardzo. No dobrze, a więc ja uważam, że homoseksualizm absolutnie nie jest chorobą. No tak samo jak Bóg dał człowiekowi możliwość wybrania pomiędzy dobrem a złem, no to mógł też dać taką możliwość wybrania pomiędzy tym partnerem. Może inaczej, człowiek ma prawo kochać osobę tej samej płci, ale no, chociażby po to są dwie płci, że nie może mieć z tą osobą tej samej płci dzieci, bo to jest już nienaturalne. Tak możemy. Ale to znaczy między innymi dlatego, że prawidłowo się człowiek rozwijał, musi mieć dwa wzorce. Szczególnie dla kobiet jest ważny ten wzorzec mężczyzny, czyli ojca. I później tym wzorcem się podobno jakoś podświadomie kieruje przy wyborze następnego męża. No dlatego nie uważam za dobry pomysł, żeby pary homoseksualne wychowywały wspólnie dzieci. Dobrze, to już nam się kończy, więc czy tylko wypowiedź półminutowa Krzysia? To jest uwarunkowane genetycznie. Podobnie, jeżeli zakładamy, że jest uwarunkowane genetycznie, to spójrzmy na coś, co jest uznawane za chorobę i też jest uwarunkowane genetycznie. I to się nazywa heterochromia. U zwierząt podnosi ich jakby wartość pieniędzy. Ich wartość, jak wiemy, husky musi mieć przynajmniej jedno oko niebieskie, tak? Jeżeli ma dwoje różnych oczu, jest droższy niż jakby był na przykład z dwoma brązowymi oczyma. Dobrze. Oczyma. I to jest. Husky nie są rasowe, jeśli mają heterochromię. To heterochromia jest chorobą. Ale homoseksualność. Tak, ale to jest wstęp. I jeżeli bierzemy homoseksualizm za chorobę, to pomyślmy sobie o zwierzętach. W świecie zwierząt, bo człowiek też jest zwierzęciem. U 540 gatunków około wykrywa homoseksualizm, a homofobię tylko u jednego. Człowieka. Proszę bardzo, Paweł. Skoro, powiedzmy, nie wszyscy wierzą w Boga, jest bardzo dużo ludzi ateistów lub jakichś innych wyznań, którzy niekoniecznie wierzą w jednego Boga. I to nie jest uznawane przez jakąś tam organizację, znaczy, to, skoro przez jakąś część ludzi wiara, znaczy istnienie Boga nie jest, nie jest jakimś prawdą, to nie znaczy, że tak jest, że nie ma Boga. Więc skoro jakaś tam organizacja zdrowia uznaje sobie, że homoseksualizm nie jest chorobą, to wcale nie musi tak być. Dobrze? Postaram się streszczyć. Powiedzieli, że u zwierząt występuje homoseksualizm. Jak samo u zwierząt występuje masturbacja, zabijanie konkurentów, obsikiwanie drzew, gryzienie siebie. I tylko u jednego gatunku wykryto
gryzieniofobię, zabijaniofobię i tak dalej. Moim zdaniem człowiek się różni od reszty zwierząt, pomimo iż jest zaklasyfikowany do tej grupy, do grupy ssaków konkretnie, został obdarowany przez Boga rozumem i wolną wolą i możemy rozeznawać, co jest dobre, a co złe i możemy między tym wybierać. Tak samo jak Bóg dał człowiekowi wybór między dobrem a złem. To nie znaczy, że i dobro i zło jest dobre, to znaczy, że zło jest złe, a dobro jest dobre i mamy po prostu możliwość wyboru. I o to chodzi. Ostatni głos w dzisiejszej debacie. Tak, ja uważam, że homoseksualizm jest niezaprzeczalnym grzechem, bo ostatnio czytałem Pismo Święte i właśnie była tam wzmianka o czymś takim, że nie może być sytuacji, w której no, mężczyzna, że tak powiem, no, weźmie ślub z drugim mężczyzną. Uwaga, jeżeli ktoś odczuwa skłonności homoseksualne, nie jest to jeszcze grzechem. Podejmowanie aktów działań homoseksualnych, wtedy jest grzech. Sama skłonność nie, bo może ona być, zwłaszcza w okresie dojrzewania, tak jak ty mówiłeś, ale to nie jest grzech. Chodzi o to, żeby w pewnym zakresie nad sobą panować, bo człowiek jest do tego zdolny. Do panowania nad sobą. Podejmowanie na przykład współżycia. Przepraszam, tak mówię jasno. Jeżeli, nie wiem, facet z sobą całują, to będzie już ten grzech. A jeżeli się na przykład trzymamy za ręce, to nie? Ja nie wiem, jakie mają podteksty, nie wnikam w ich intencje, bo nie mam wglądu, tak? Nie wiem. To wszystko zależy od ich intencji. Na przykład wiem, że na włoskich filmach Włosi się zawsze całują nasze pytanie. Kiedy skłonność łączymy z działaniem, tak o to mi chodzi. Nasza debata już dobiega końca. Bardzo dziękuję. Na koniec jeszcze chciałbym podsumować takim pięknym zdaniem z Biblii o Chrystusie. On został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Dlatego Chrystus wybawił każdego z nas. Teraz możemy żyć piękniej, żyć inaczej dzięki temu, że Chrystus za nasze grzechy zmarł oraz, co najważniejsze, zmartwychwstał. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejny debat. Dziękujemy bardzo za interesująca prawda nasza dzisiejsza debata. Chciałam Wam powiedzieć jeszcze o fasolce eucharystycznej, na której jest obciśnięta monstrancja, ale to chyba na następny raz, albo indywidualnie zapraszam. Dziękujemy. Zapraszamy.